W powiecie o koalicji zdecydował jeden głos. Mieliśmy 13 radnych, którzy podpisały koalicję i 13 zagłosowało. Dytko Serwis, samochody osobowe i ciężarowe. U nas opłaca się wymienić opony wcześniej. Otrzymasz gratis zimowy płyn do spryskiwaczy. Szybko, tanio, zawsze po drodze. Dytko Serwis, ulica Grodkowska 74. W powiecie o koalicji zdecydował jeden głos. W głosowaniu 13 do 12 zwyciężyła koalicja z PiS-em przeciwko Platformie Obywatelskiej, PSL i Razem dla Powiatu. Kim jest nowy starosta Andrzej Kruczkiewicz? Urodziłem się w Nysie, tu 25 lat mieszkałem, Nysa jest mi bardzo bliska, ponieważ no, do dzisiaj mieszkają tutaj moi rodzice. Z Nysą jestem bardzo związany, tu zdałem maturę w technikum budowlanym w Nysie. No, później podjąłem pracę w szkolnictwie, rzuciło mnie na teren Korfantowa. Tam raczej zaangażowałem się w sprawy społeczne, no, uzyskując mocne zaufanie, startując w wyborach samorządowych jako radny. W 2006 roku, jak Państwo wiecie, na pewno się dowiecie, byłem tym człowiekiem, którym przegrałem 3 głosami kandydaturę na burmistrza Korfantowa. Tak, politycznie, jak długo z PiS-em? Proszę pana, tak, właśnie tutaj były takie zarzuty i od razu mówię, że i przyznaję się, swoją jakąś taką karierę polityczną gdzieś tam zaczynałem w SLD, to fakt. Natomiast od 2006, gdy pierwszy raz startowałem na burmistrza z poparciem PiS-u, jestem w PiS-ie i do tej pory jestem. Z przekonania, tak? Dlaczego pan zmienił barwy z SLD na PiS? Proszę pana, chodzi o program? Wie pan co? Chyba chodziło o ludzi w tym czasie. Chodziło po prostu o ludzi w tym czasie, którzy w tym czasie rządzili w SLD i to mi nie pasowało totalnie. Natomiast PiS ma swoją społeczną i to zawsze popierałem. Było mi bardzo bliskie. Zwycięstwo koalicji zbudowanej wokół PiS nie było jednak wcale takie pewne. Jak mówią nieoficjalne pogłoski, próby zbudowania większości opartej na PSL, Platformie Obywatelskiej i SLD, występującym w tych wyborach jako niezależny komitet Razem dla Powiatu, trwały długo i mało brakowało, aby się udało. W skład zwycięskiej koalicji weszło jednak Prawo i Sprawiedliwość z 8 mandatami, Komitet Powiat to Ludzie Kordiana Kolbiarza z 3 i Forum Samorządowe 2002 z 2. Trzeci radny z Forum Samorządowego wyłamał się z tej koalicji, popierając przeciwników. Mieliśmy 13 radnych, którzy podpisało koalicję i 13 zagłosowało. Pan doktor Jaskot od razu powiedział na początku, że nie będzie z nami głosował, więc arytmetyka idealnie się zgadza. Pan Janusz Jaskot. Ale to nie wystarczyło, by dotychczasowa ekipa utrzymała się przy władzy. Z wynikiem 13 do 12 zwyciężyła koalicja z PiS. To duży sukces dla Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. Właściwie tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie rządziło w powiecie. Nigdy nie rządziło w powiecie, nigdy nie miało swojego starosty, bo to jest jakby najważniejsza funkcja, więc właściwie nie wracamy, tylko pierwszy raz obejmujemy rząd. Starostą został Andrzej Kruczkiewicz, działacz z Korfantowa. Tak, żeby ten rozwój był równomierny. Nie można zostawić pewnych rzeczy. Na mniejszych gminach także są mieszkańcy, oni też oczekują. Mam nadzieję, że ta kadencja rozbije się przede wszystkim o sprawy dróg samorządowych. Jeżeli rząd dotrzyma słowa i te pieniądze zostaną przekazane na te drogi samorządowe, lokalne, myślę, że zrealizujemy te podstawowe. Bardzo ciekawą sytuacją tutaj też by było mocne przemyślenie sprawy Głuchołaz jako Zdroju. Mi osobiście ten temat gdzieś jest bardzo bliski. Są sprawy reformy, która wchodzi do szkół, jak szkoły są przygotowane na przyjęcie 2 roczników, służba zdrowia. To są wszystkie ważne etapy, na które ludzie po prostu czekają i myślę, że razem, wspólnie to naprawdę rozstrzygniemy i dla dobra całego, powtarzam, zrównoważonego rozwoju powiatu. Na stanowisko wicestarosty koalicja powołała Jacka Chwalenie, który będzie musiał w związku z tym zrezygnować ze stanowiska prezesa gminnej spółki Ekom.
Słyszałem głosy, że uciekam z spółki, bo spółka jest w niedobrej sytuacji. No wręcz przeciwnie, powiem szczerze, moja spółka jest świetnie przygotowana do tego, co się dzieje na rynku. Oczywiście mamy jakieś tam przejściowe kłopoty, bo mamy lekką stratę, ale od 1 stycznia obejmujemy 2 nowe gminy. Kupiliśmy nowy kompaktor. Też świadczy o tym, że jesteśmy wydolni i możemy konkurować na rynku. Na pytanie, czy są planowane zmiany, Chwalenie odpowiada, że konieczny jest audyt. Zmienia się troszeczkę skład zarządu najprawdopodobniej. Będzie o jednego członka etatowego mniej. Powinniśmy zrobić jakiś taki audyt początkowy, żebyśmy wiedzieli, co funkcjonowało bardzo dobrze, co funkcjonowało trochę gorzej, a co w ogóle nie funkcjonowało. Dodając, że to z całą pewnością koniec arogancji władzy. Jeden punkt, który się panu najbardziej nie podobał, co powinno ulec zmianie w pana opinii? Brak pokory. Nie tylko stosunek do opozycji, ale myślę, że też do pracowników. Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy takie, myślę, że podniesienie rangi pracownika samorządowego też będzie jednym z naszych priorytetów. Czyli co, profesjonalizacja urzędnicza, tak? Mniej nominantów politycznych? Tak bym chciał. Tak. Czy co, będą zmiany i ruszą konkursy? To trudno powiedzieć. My najpierw musimy zrobić przegląd, prawda? Przegląd tego, co będziemy mieli, bo my dzisiaj tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy. To, że jesteśmy od wielu lat radnymi, to nie mieliśmy dostępu do wszystkich informacji, jak to jest normalne. Więc tak jak mówię, pierwszy audyt, przegląd, a wtedy będziemy podejmować decyzję. Kolejną na etatowych członków zarządu wybraną byłego starostę sprzed 2 kadencji z forum samorządowego Adama Wujarczuka oraz Joannę Burską z komitetu Kordiana Kolbiarza. Mimo że koalicja oficjalnie liczyła 13 radnych, na tego kandydata głosowało 15. Coraz większe poparcie. Miało być 13, jest 15, tak? Tak, tak wyszło. Bardzo się cieszę. Pani Joanna to wieloletni dyrektor Banku Spółdzielczego. Zobaczymy, jak będziemy mieli rozdysponowane pozostałe wydziały. No, mam styczność z rolnictwem, mam styczność z, wiadomo, z finansami. Nie wiem, jak to będzie. Czy jeżeli dostanę dział dróg, to być może pójdzie też architektura, budownictwo. Nie wiem. Na dzień dzisiejszy jeszcze po prostu nie prowadziliśmy takich rozmów. To wszystko się okaże. Czy co, kobieta z wiedzą o inwestycjach, raczej nie oświata, tak? Raczej nie oświata. Nieetatowym członkiem zarządu został Henryk Kamiński z PiS. Funkcja przewodniczącego Rady Powiatu przypadła Bogdanowi Wyczałkowskiemu z Komitetu Kolbiarza. Zastępcy to Maria Żukowska z PiS i Danuta Korzeniowska z Forum Samorządowego. Piotr Bobak z Komitetu Kordiana Kolbiarza bez stanowiska w zarządzie powiatu. Czy to oznacza, że jednak wróci do gminy? Piotr Bobak jest radnym powiatowym, ma 3 miesiące na decyzję, czy zostaje radnym powiatowym, czy wraca na stanowisko wiceburmistrza. Ja go zachęcam do tego, żeby wraz ze mną pracował przez kolejne 5 lat. Tworzymy, myślę, dobry zespół i nie chciałbym tego zmieniać. Natomiast na pewno tutaj ostatnie zdanie ma Piotr Bobak, który liczy na to, podejmie taką decyzję i wróci do gminy. Ale to również byłaby zmiana w koalicji, a wiemy, że tam jednym głosem przeważają, więc to był pana komitet, więc też politycznie na pewno pan jest patronem tej politycznej koalicji w powiecie. Czy nie ma ryzyka, że zostanie wyjęty jakiś radny wtedy, gdy Piotr Bobak zrezygnuje i to będzie ryzykowne dla koalicji? Myślę, że nie. Koalicja jest stabilna. Pierwsze głosowania faktycznie ocierały się o 1 głos przewagi, natomiast myślę, że im dalej, tym będzie coraz więcej osób chętnych do pracy w jednej wspólnej koalicji. Myślę, że tutaj nie ma od tego odwrotu i gmina, i powiat, która ma ten sam układ koalicyjny, to jest, myślę, dobry znak na przyszłość. Ale czy macie, pytałem o to, czy macie pełne zaufanie do osoby, która ewentualnie po Piotrze Bobaku objęłaby mandat, że byłaby pewnym koalicjantem i do 13 głosów byłoby? Tak. W przypadku rezygnacji Piotra Bobaka z mandatu radnego powiatowego w jego miejsce zajmie pani Ania Maruk, sołtys Lipowej. Osoba niezwykle kompetentna, uczciwa i z całą pewnością będzie w koalicji i tutaj nie ma żadnego ryzyka. Jak widać, przedwyborcze spekulacje, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnej w powiecie, okazały się zaklinaniem rzeczywistości.
artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań, artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD, hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy!